Widzieliście kiedyś coś podobnego? Jeżeli nie, przyjeżdżajcie na Milos. Myślicie, że jesteśmy na Księżycu? Nie, to plaża Sarakiniko, Milos. Milos, Milos i jeszcze raz Milos. Zapraszam na nowy odcinek. Milos jest najbardziej na zachód wysuniętą z Wysp Cyklackich. Mojż jest maluteńka. Każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie i jest wprost naszpikowana atrakcjami. Piękne widoki, cudne starówki w Adamas, gdzie jesteśmy obecnie, i w Place. Plaże, które Was zachwycą, a miłośnicy historii i sztuki też pokochają tą wyspę. A my w dniu dzisiejszym zaczynamy od bardzo wysokiego C. Zabieramy Was do miejsc, które mnie oczarowały, czyli do wiosek rybackich. To z Milos pochodzi ta architektura, którą nazywamy Syrmata. I na parterze rybacy przechowują swoje łodzie, natomiast pierwsze piętro to część mieszkalna. Rybacy budowali swoje domy w taki sposób, żeby chronić swoje łodzie, i to czynią do chwili obecnej. Nigdy czegoś takiego nie widziałam i po to się właśnie podróżuję. Piękna, wspaniała, kolorowa wioska Klima. Od niedawna te domki są też przekształcane na hotele. Jeżeli chcielibyście zamieszkać w jednym z takich domków, sprawdźcie na booking.com, są one tam dostępne. A parę kilometrów za Klimą znajduje się jeszcze jedna mała wioska rybacka, którą naprawdę chcemy Wam pokazać. Ten garaż dla łódek wydrążany jest w skalę. Milos jest reklamowana jako najbardziej kolorowa grecka wyspa. Poczynając od kolorów morza, gdzie znajdziecie i turkusy, i błękity, i ciemno-niebieski kolor, przez wioski rybackie, w jednej z nich jesteśmy teraz, czyli Chwiropotamos, gdzie kolorowe drzwi aż zachęcają do robienia zdjęć, a skończywszy na wielobarwnych skałach, które tworzą najbardziej ciekawą linię brzegową w całej Grecji. To plaża Sarakiniko, to jedno z bardziej spektakularnych miejsc w całej Grecji. Ogromny obszar ze śnieżno-białymi i szarymi skałami, które powstały na skutek podwodnych erupcji wulkanów. Następnie czas i silny północny wiatr zrobiły swoje. Wyrzeźbiły w tych wulkanicznych skałach przedziwne wzory, esyfloresy, stożki i jaskinie. Bardziej spodziewałabym się tu ludzi w skafandrach astronautów niż w strojach kąpielowych, bo krajobraz jest iście księżycowy. Na końcu długiej zatoki znajdziecie małą, piaszczystą, urokliwą plażę. To najbardziej znana i obfotografowana z plaż Milos. Plaż na tej wyspie znajdziecie bez liku. Około 70. Każda z nich jest inna i każda niesamowita i fantastyczna. Na potwierdzenie moich słów zabieramy Was w kolejne niesamowite miejsce. A my jesteśmy na plaży z najbardziej ekstremalnym zejściem, jakie kiedykolwiek widziałam. Tigrado. Tigrado Beach. Naprawdę to jest zabawne.
Adamas wokół mnie o pochodzeniu wulkanicznym świadczy tutaj dosłownie wszystko. Zatoka Milos i port Adamas to dawny krater wulkanu. Krater wulkanu na Milos nie jest aż tak spektakularny jak na Santorini, za to ma niepowtarzalną, fascynującą linię brzegową. Płynne skały, które wylewały się podczas licznych erupcji, stworzyły niesamowite kolory, kształty, których nie doświadczycie nigdzie indziej. Spacerując po place, zostawiacie samochód na obrzeżach tego miasteczka. Wyspy Cyklackie są odpicowane. Jak każde stare miasto, jak każda stolica, plaka jest warta zobaczenia. Istny labirynt fantastycznych, wąskich uliczek. Będziemy się gubić tutaj przez chwilkę. Sceneria wąskich uliczek plaki na pewno będzie doskonałym miejscem na spacery. Tak jak każda stolica na Cykladach, położona jest na wzgórzu. And one thing you can be sure of, honey. A my jesteśmy prawie na najwyższym wzniesieniu, zaraz obok plaki. W dole widoczne jest miasteczko Tripiti, gdzie mieszkaliśmy. Wschodząc na to najwyższe wzniesienie Castro, widzicie, jak bogatą historię ma Milos. Na każdym kroku znajdują się tu pozostałości po poprzednikach, czyli i wenecki zamek, i rzymskie katakumby, i rzymski teatr. Ten teren natomiast był zamieszkany już w VI wieku przed naszą erą, o czym świadczą też kamienne posadzki, kamienne fundamenty znalezione w okolicy. Widok ze wzgórza Castro jest obłędny. This was the windiest drone ever. Janusz ryzykuje swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, puszczając drona w tych warunkach. Wieje, no wieje mocno, ale chcemy wam pokazać te wspaniałe krajobrazy, które my widzimy w chwili obecnej. We've been out running all day to see as many things as we can. So I'm starving and I hope we find a nice place to sit and have some local mezzes. Nareszcie jedzenie. Iście Yamas? Hello Janusz. Likosu. Yamas. Witamy z Milos. Yeah. Kolejny punkt programu na Milos, czyli Papa Fragas, wykrojony oczywiście w sposób naturalny, basen w skałach, przez małą szczelinkę wpływa tutaj woda. Jest tutaj maluteńka plaża, ale może na 2-3 ręczniki. Zejście na plażę nie należy do najłatwiejszych, także miejcie ze sobą dobre buty. Bardzo elastyczna, także w przeszłości tak budowano domy, po prostu żłobiono skały. Dawne erupcje wulkanu spowodowały, że ziemia na Milos bogata jest w różnorodne surowce mineralne, z
których mieszkańcy czerpali korzyści już 3000 lat przed naszą erą, handlując na przykład obsydianem, który był wykorzystywany do produkcji broni. Do chwili obecnej znajdziecie pozostałości po licznych kopalniach rozsianych na całej wyspie. A my dzisiaj wyruszamy i staramy się zrobić niemożliwe. Czyli chcemy jechać na wybrzeże, aby zobaczyć jedną z większych atrakcji Milos, czyli plażę Kleftiko. Wszyscy agenci turystyczni twierdzą, że możecie tam dopłynąć tylko i wyłącznie statkiem. Natomiast my wiemy, że można dojechać do pewnego momentu samochodem, a później ruszyć w 2-kilometrowy trekking. My kochamy trekkingi, więc dla nas to jest tylko i wyłącznie atrakcja i plus. Najlepiej jednak na tą trasę mieć samochód terenowy. Mamy bardzo niską osobówkę, więc damy Wam znać, jak nam poszło. Drodzy do Kleftiko. Na razie droga wygląda tak, czyli naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zobaczymy, jak będzie później. Cały czas dajemy radę, także oczywiście nie skończyliśmy jeszcze tej drogi. W drodze do Kleftiko zobaczycie duży monaster. No więc droga za monasterem jest o wiele, wiele gorsza. My za monasterem pojechaliśmy jeszcze jakiś kilometr, także zostało nam mniej więcej 3 kilometry trekkingu. Jest dla nas bardziej niż ok, ale już nie chcieliśmy bardziej ryzykować jadąc tą drogą samochodem. Jeżeli macie samochód osobowy, ale nieco wyższy, myślę, że spokojnie dacie radę. My mamy go bardzo, bardzo niziutko. Jeepem bez żadnego problemu dojedziecie do tego punktu, skąd również zaczynacie trekking, ale wtedy macie do przejścia jakieś 2 km. No to w drogę. Idziemy zobaczyć Kleftiko. Drogę, babyku? Drogę? Drogę. Tarka w drodze? Wszyscy w drodze. Jesteśmy na dobrym szlaku. Sama nazwa Kleftiko w języku greckim oznacza złodziej. Ale gdy będziecie kiedyś w greckiej tawernie, zamówcie potrawę o takim samej nazwie, czyli Kleftiko. Bardzo smaczne. Wodne meteory? Możemy Kleftiko tak nazwać. Milos spokojnie mogłaby obdarować atrakcjami i pięknymi miejscami co najmniej 5 innych wysepek. Każde z miejsc, które odwiedziliśmy, czyli plaża Sarakiniko, Kleftiko, Plaka i wiele innych, naprawdę zasługują na oddzielny film. Cieszymy się, że zdecydowaliśmy pojechać się i wypróbować tą drogę śrutową. Nie mieliśmy zbytnio wyboru, bo tak jak Wam wspominałam, sezon w pełni się jeszcze nie rozpoczął, więc te południowe wycieczki statkiem do tego miejsca nie były prowadzone. Oczywiście rozważcie wycieczkę statkiem, bo linia brzegowa jest na Milos jedną z bardziej kolorowych w całej Grecji. Także na pewno nie będziecie również rozczarowani wycieczką. Ale szlak pieszy ma też swoje zalety. Po trekkingu postanowiliśmy przekąsić coś lokalnego. My przyszliśmy do Furnos, czyli lokalnej piekarni, żeby spróbować ladeni, czyli pizzy robionej tutaj na Milos, bez sera, ale podobno pysznej. Wygląda bardzo bogato. Oliwki, sos pomidorowy, cebulka. Kolejna przepięknie kolorowa plaża Milos, czyli Firiplaka, która świadczy o tym, że Milos jest jedną z najbardziej kolorowych wysp na świecie.
na Milos. Mieszkamy w miejscowości, w małej wiosce Tripiti. To jakieś 2 km od Plaki, czyli od stolicy wyspy. I wraz z klimą tworzą takie trójmiasto nasycone wręcz historią. Co krok znajdziecie świadectwo, że Milos było ważne już przed naszą erą. Za mną widzicie teatr z IV wieku zbudowanego przez Rzymian. Wtedy mógł pomieścić ponad 7000 osób. Bardzo blisko teatru znajdziecie jedne z ważniejszych w Europie katakumb, gdzie pochowano ponad 5000 chrześcijan w I wieku naszej ery. To tutaj również znaleziono słynną rzeźbę, z którą możecie kojarzyć Milos, czyli słynną Wenus bez ręki. Został on znaleziony właśnie tutaj, w tej okolicy, w 1820 roku przez chłopa, który szukał kamieni, żeby zbudować swój dom. Nieświadomy swojego znaleziska, może i świadomy, kto to wie, sprzedał rzeźbę francuskiemu ambasadorowi z Konstantynopola. Ten podarował ją królowi Francji, a król przekazał ją muzeum w Luwrze, gdzie jest zresztą do tej pory. Niewielkie są szanse na to, żeby Wenus powróciła do Grecji. Ale w ramach zadośćuczynienia muzeum w Luwrze wykonało kopię i przekazało ją miasteczku Plaka, gdzie możecie ją znaleźć w muzeum. No i wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Dzisiaj wracamy statkiem Anek bezpośrednio z Milos na Kretę. Czy nam się podobało? Milos jest niesamowite. Widziałam tutaj miejsca tak unikalne i niepowtarzalne, jakich nie doświadczyłam nigdzie indziej. Ja określiłabym Milos tylko i wyłącznie jednym, a raczej dwoma słowami. Brak słów. Więc na co czekać? Zasubskrybujcie kanał i w drogę!